Witajcie ponownie. Jakie małe zmiany, wyciszę od razu telefon, bo standardowo mi zaraz zadzwoni. Jakie małe zmiany wprowadzam w naszym koralowym spa? Jak widzicie, telewizor 32 cale, kupiony jako używany. Z tego względu, że nie wiem jak w tej wilgoci tutaj, w tej temperaturze taki telewizor mi się zachowywał, więc udało mi się kupić używany telewizor. Zależało mi tylko na tym, żeby miał wbudowany Wi-Fi, router mobilny na kartę SIM, ponieważ od domu mam kawałek i Wi-Fi mi tutaj domowe nie sięga. Troszeczkę przerobię instalację, żeby go podpiąć, czyli mam linkę, 2 razy 1,5 chyba ona ma, wtyczka do niej i podwójne gniazdko pod to, żeby podpiąć i modem, Wi-Fi i telewizor i tyle. Do tego mamy oczywiście pilota do telewizora i zamówiłem, zaraz rozpakujemy statyw. Nie wiem jak się go otwiera. Statyw, wieszak do telewizora. Tutaj. Jaki mam patent na to? Poszukałem sobie wieszak sufitowy. Telewizor będzie przymocowany do sufitu. O kurczę, powiem wam, że to takie jest. Konkretnie, aż się nie spodziewałem, kawał rury. Ok. Pomysł mój jest taki, żeby telewizor był przymocowany gdzieś tutaj bardzo blisko wanny, ponieważ ma 32 cale, nie jest za duży, ale już wam powiem dlaczego taki i w ogóle cofnę się trochę w czasie, że tak powiem. Budując jacuzzi, w planach miałem na tamtej ścianie, której nie widzicie, która jest za kamerą, tablicę do projektora, wiszący projektor i rzucanie dużego obrazu. Tak to miało wyglądać. Natomiast nie przewidziałem, że w chłodniejsze dni jest tutaj tyle pary, że praktycznie nie byłbym w stanie tego obrazu zobaczyć, bo czasami siedzimy sobie z sąsiadami po przeciwnych stronach wanny i praktycznie słyszymy siebie. Możemy siebie dotknąć, ale prawie siebie nie widzimy. Tyle potrafi być pary. Dlatego telewizor chciałem tak, żeby był w miarę mały, żeby był lekki i łatwo można było nim manewrować. Zakładałem, że będzie gdzieś w narożniku albo nawet nad wanną. Znaczy jakby w linii wanny, że siedząc będziemy mieli do niego, nie wiem, 1,5 metra. Żeby mimo wszystko tej pary między wzrokiem a telewizorem było jak najmniej. Plus założyłem, żeby on na płasko chował się pod sufit. Ponieważ jak tutaj są jakieś operacje, nie wiem, sprzątania, mycia, gramy w darta, taki telewizor może przeszkadzać. Czyli, mówiąc krótko, znalazłem sobie takie mocowanie, że telewizor po prostu będzie, o, w tej chwili na tej rurze będziemy go oglądać, a na koniec będę go pod sufitem jakoś zaczepiał, montował i on ma być, teraz pokazałem do kamery, ale nie wiem, czy to widzicie jeszcze raz z tej perspektywy. Takie wymyśliłem sobie mocowanie, że jak on tutaj będzie zamocowany i go oglądasz, na koniec idzie cały pod sufit, tam będzie z tyłu zaczepiony i tutaj nie będzie nam zajmował żadnej powierzchni. Więc od czego zaczynamy? Zaczynamy od zmontowania tego uchwytu.
Jeszcze dodam taki temat tego telewizora. Tam zobaczyliście wcześniej montaż na pewno. Niestety rozładowała mi się bateria, ale już na końcówce nie chciało mi się zabrać do domu po następną baterię. Sprawa wygląda tak. Finalnie telewizor wisiał tutaj. Widzicie pewnie otwory, ale już poza kamerą. Tak się rozładowała. Przewiesiłem go jednak na narożnik, na belkę tutaj. Też zrobiłem takie wzmocnienie, czyli tutaj przykręciłem na jedną śrubę do belki, a tutaj taki kątownik metalowy zastosowałem, żeby go trochę obrócić, żeby nie był idealnie prostopadle do belki, tylko żeby troszeczkę go zgiąć pod kątem, tak żeby z każdego miejsca w wannie można było oglądać sobie tam jakiś filmik, Netflixa oglądamy i tak dalej. O, poprawię tylko lampki, bo przypadkowo ruszyłem ręką i spadły mi tu z haczyka i już wracają na miejsce. Ok. Telewizor jest składany, czyli całość składa się pod sufit, żeby w razie jakichś prac albo nie wiem, gry w darta, cokolwiek nam nie przeszkadzał. Natomiast nie zrobiłem jeszcze mocowania, nie miałem czasu, więc w tej chwili jakby potrzebuję na tej belce założyć jakieś mocowanie, jakąś obejmę, która chwyci tą rurę i ją po prostu utrzyma w powietrzu. O, zobaczcie, jedną ręką go sobie podnoszę, on już jest pod sufitem, tylko tutaj potrzebuję jakieś mocowanie, żeby on w takiej pozycji został. Troszeczkę jeszcze muszę zrobić porządek z kablami, jakoś tutaj to bardziej zabezpieczyć może. Tutaj jest modem schowany, modem na kartę SIM. Korzystamy tutaj praktycznie tylko z Netflixa. Przynajmniej ja tak lubię coś się tu rozłożyć i korzystać z filmu. No, także tyle. Kabel od zasilania puściłem tutaj po przewodzie od lamp. Poszedł tam do narożnika i pięty w skrzynkę. No, także tyle. Telewizorek jako dodatkowa rzecz pojawił się przy wannie. Jak widać po moim ubiorze, pełna zima. Zobaczcie tutaj na moim sterowniku od pieca. Minus 12, jak patrzyłem parę minut temu było minus 13, ok. Już nie chodzi o ten jeden stopień. A teraz idziemy do jacuzzi. Konkretna zima. Widać garażyk. Pies biega, idziemy sobie do jacuzzi. Chcę wam pokazać jedną rzecz. Dużo śniegu, altana stoi. Tutaj nie wiem, czy widać po wyjściu z kąpieli orzełki. Robimy sobie w śniegu. Wchodzimy do środka. Byłem już przed chwilą, dlatego już jest rozpięte. Zobaczcie. Wisi telewizor. Ale chcę wam pokazać temperaturę w środku. Zobaczcie. Na dworze minus 13, czy tam minus 12. W środku praktycznie 9,5. Na plusie. Tak działa nasza plandeka. Tutaj trochę jak sklarnia. No, widać. Jest trochę śniegu, bo zimno jednak jest mróz, w nocy jest mróz, więc to wszystko tu jest zamarznięte, ale w dzień jak zaświeci słońce, mamy tutaj temperaturę dodatnią, to jest też dobre dla dzieci, bo mi to tam nie robi różnicy, ja lubię to wszystko pootwierać do kąpieli, o, z takim widokiem na śnieg, ale na przykład jeżeli chodzi o dzieci,
no to inaczej się rozebrać w plus 10 dla nich, czy wyjść z wanny w plus 10. A jeżeli byśmy uruchomili teraz wannę, to jeszcze jest dobre 5 stopni od pary, od tego wszystkiego temperatura by poszła tu do góry, nie? A jak się kąpią dorośli, nie ma dzieciaczków, rolujemy to wszystko do góry, otwieramy i kąpiemy się praktycznie w takiej temperaturze, jak jest na dworze.